Robert Mularczyk, Toyota Motor Poland. Witam Państwa serdecznie i jednocześnie zapraszam do nas na stoisko Toyoty podczas zaczynających się za chwilę targów poznańskich. Mamy Państwu do pokazania kilka ciekawych samochodów. Po pierwsze Toyota Aygo, auto bardzo ważne w naszej gamie, dlatego że w zeszłym roku 25% sprzedaży w segmencie tych małych samochodów stanowiło właśnie Aygo, więc poniekąd nasza ikona w tym małym segmencie. W tym roku przechodzi modernizację. Będziecie mogli Państwo zobaczyć jako pierwsi w Polsce podczas polskiej premiery nowe oblicze właśnie wspomnianej Toyoty Aygo. Oprócz niej na stoisku także cała dywizja naszych samochodów sportowych. A mamy się czym w tej chwili pochwalić. Po pierwsze, po raz pierwszy w Polsce na stoisku Toyoty Yaris WRC, czyli samochód wyczynowy przygotowany do walki na trasach rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. A oprócz tego auta także nieco słabsza wersja, ale także ponad 200-konna Yaris GRMN. To jest sportowa odmiana popularnego Yarisa w wersji limitowanej. Jej już teraz kupić niestety w naszych salonach nie można. Została cała limitowana wersja w Europie wyprzedana. Natomiast my oczywiście dysponujemy egzemplarzami pokazowymi i z chęcią taki samochód Państwu pokażemy, żeby poczuć trochę tych sportowych emocji za kierownicą Yarisa na stoisku, co prawda, no ale zawsze warto usiąść i zobaczyć, czym się taki samochód je, jak smakuje siedzenie w takiej sportowej odmianie. No i oczywiście trzecia nasza bardzo mocna noga, to noga samochodów 4x4. To jest odnowione oblicze Land Cruisera, samochód, który wygląda teraz bardzo nowocześnie, bardzo stylowo, a jednocześnie nie zatracił nic ze swoich możliwości 4x4. To jest nadal pełne auto terenowe, jedyny taki samochód w Europie oferowany jeszcze na ramię, czyli bardzo sztywna konstrukcja pozwalająca nam wjechać w różne offroadowe miejsca. Nie musimy się oglądać za siebie i na innych. Oczywiście na stoisku Toyoty nie może także zabraknąć naszych samochodów zelektryfikowanych. Mamy ich całą dywizję, począwszy od pierwszego egzemplarza już posiadanego przez nas, przez Toyotę Motor Poland, samochodu elektrycznego na wodór, czyli seryjnej Toyoty Mirai. Będzie można to auto obejrzeć na stoisku podczas targów poznańskich, poznać bliżej te technologie. Będziemy mieli specjalistów na stoisku, którzy z chęcią opowiedzą o tym, w jaki sposób ten wodór w ogniwach paliwowych zamieniany jest w reakcji z tlenem w prąd i jak to fajnie jest móc jeździć samochodem, który nie emituje żadnych spalin, a jednocześnie zapewnia zasięg i funkcjonalność zwykłego auta benzynowego. Oprócz niego oczywiście cała gama samochodów hybrydowych. My mamy praktycznie w każdym modelu odmianę hybrydową dostępną i w ciągłej sprzedaży na rynku polskim, w związku z czym nie zabraknie i Yarisa hybrydowego, i Aurisa hybrydowego, oczywiście RAV4 hybrydowego i CHR-a, bo my naprawdę, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych samochodów w Polsce, hybrydami stoimy. Około 30% sprzedaży wszystkich nowych Toyot w Polsce to są właśnie wersje hybrydowe naszych aut, w związku z czym mamy się czym chwalić, mamy ponad 20-letnie doświadczenie, więc na pewno te auta z chęcią będziemy Państwu pokazywać. Reasumując, zapraszam na innowatorskie i technologiczne i terenowe stoisko Toyoty podczas targów w Poznaniu. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Do zobaczenia.